Hej, witam was serdecznie, tutaj Hanta, to jest kolejny odcinek Need for Speed Hot Pursuit. Dobra, co mamy następne? Z czego mi się nie udało? Tu mi się nie udało tego wyścigu zrobić ostatnio, a mam pojedynek i próbę czasową. Dobra, pojedynek pierwszy był, więc go zróbmy. Ciekawe, czemu ten Koenigsegg nie jest ten, skoro to jest tylko... No nieważne. W ogóle jakie to ma prędkości? 400? Policyjne nie mają to chyba takich prędkości, albo mają, nie wiem. No, tym nie jeździłem, ta się bardziej ślizga z tego, co pamiętam, z radiowozów, więc... O, powiedziałem taką fioletową, dokładnie taka mi się podoba. Podoba mi się taki chyba, bo to CCX, no to taki. Sam Koenigsegg taki, a Agera taka. O, różnie można mówić, no. Takie mi się podoba. 10,7, nie długi ten wyścig będzie. Aż gówno widzę. I dobranoc Państwu. O, shit, mogłem tu skręcić. O, wyrąbał się w coś. He, 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 he. Debil. Młotek. O, shit, ja też. Ale mnie nie obróciło tak jak jego, bo jego tam widziałem po nim... A, i chuj! Jego obracało jak normalnie szatan. A i co? I gówno. Au, shit! Tego jeszcze... O, tak, jasne, samochód mi wypadł. Przez okno. No, jakimś cudem jestem pierwszy. Bo on się też w coś rąbał przed sekundą. 7 km. No niestety na deszczu nie ma rady i trzeba się wspomóc hamulcem albo ręcznym. Hamulcem albo hamulcem ręcznym, no wiem, tak. To nazewnictwo jest tu bolesne. Czasem nie wiadomo, jak coś powiedzieć. No jakim kurde cudem, koleś? Jakim cudem? Jadę pod prąd cały czas i nie zalicza mi tego. O, ładnie. Odbije. Nie odbije, kurwa! Po co? Hanta, po co? Po co to robisz? Po co dla siebie jesteś taki zły? No i kurwa, pojechał. No teraz to już nie dogonię go. Bo on gdzie on w pizdu pojechał tym skrótem. Jest już dużo, dużo dalej ode mnie. Mam 6,5 sekundy straty do niego. A zostało 2,5 km. Nie dogonię go już. Musiałby się w coś wrąbać. Jeszcze jakimiś skrótasami sobie popierdala. Albo może go dogonię. O, wrąbał się. Oh yeah. Dobranoc panu. 1 km do mety. Się w nic nie wpieprzę. Chociaż tu jest wzniesienie. Zmieni pas. O, właśnie. Oh yeah. I pięknie przez metę przeleciałem. Fuck yeah. No i 2 minuty taki wyścig trwał. To naprawdę niewiele. Coraz krótsze te wyścigi. Znaczy coraz szybsze samochody. A tutaj 10 km to jest niewiele. No 20 to już jest sporo. 10 km to jest niewiele. No i następny mamy tutaj próbę czasową. Wild ride. I znowu carbon fiber. To po prostu nazywa się, farba nazywa się włókno węglowe. Tak, bardzo śmiesznie. 2,52, aha, bo to próba czasowa. 2,52, 2,52, 2,52, 2,52, 14 km, 2,52. Czyli tak po... Muszę przejechać w minutę 5 km. Skupmy się i to zróbmy. Dobra, nieważne. Mogłem tędy pojechać, ale nieważne. Za późno było, żebym po prostu zaczął skręcać. Okej, ładnie. Za wcześnie. Za wcześnie zacząłem próbować skręcać, ale ręczny mnie wyratował.
Będę zawracał za moment. Shit. I długi drift. A, shit. Odpuściłem za bardzo na chwilę. Czasem trzeba odpuścić. To się da wyczuć po prostu. Trzeba trochę pojeździć i da się wyczuć, jak samochód się podczas driftu zachowuje. Nie było konieczne, ale nieważne. No jak z czasem? 7 km, czyli pół trasy przejechane. I mniej niż połowa czasu stracona. Znaczy więcej niż połowa mi została. To mi się podobuje. Bardzo mi się to podobuje. Tekst podobuje mi się. Jest... O Jezus, nie pamiętam z czego do końca. To było... Pamiętam, że w liceum. To było w liceum. Na... Albo na Polsce, nie, na WOS-ie. Tak, na... nie, na WOS-ie, na WOK-u, czyli wiedza o kulturze. Oczywiście z... O, shit, co ja zrobiłem? To był straszny błąd. Rozkojarzyłem się. Na WOK-u, wiedza o kulturze. Bartek Tivol w sensie ma naprawdę dobre wspomnienia z wiedzy o kulturze, bo nieważne co by powiedział, zawsze było źle. Mówi tak, kurwa, Hanta, jak ty to robisz? Ty cokolwiek powiesz, to jest dobrze. Nawet jak mówisz źle i ona cię poprawia, to i tak mówisz, to i tak wychodzi na to, że mówisz dobrze, że albo uważa cię za takiego, że coś rozumiesz i wiesz. Natomiast co Bartek by nie powiedział, to zawsze było źle, nie? Mogłem powiedzieć dokładnie to samo, co Bartek, i byłoby dobrze, a on jak mówił, było zawsze źle. Nie wiem, dlaczego tak. Babka jakby nieświadomie zupełnie, bo ona nie robiła tego specjalnie, mi się tak przynajmniej wydaje. Nieświadomie się na niego trochę uwzięła. No ale nieważne. Zdążymy? Z palcem w dupie. No i tam właśnie coś był, jakiś tekst z jakiegoś tam... Kurwa, nie wiem. Sprzed wielu lat, to był jakiś, nie wiem, artykuł czy coś takiego, i chodziło właśnie jakiś taki gość, to była wypowiedź jakiegoś gościa, już nie wchodźmy w szczegóły, po co to w ogóle było, ale to była wypowiedź jakiegoś gościa, który był jakimś cieciem po prostu, nie, na cieciurni, w sensie, no kurwa, był, no cieciem, no pilnował czegoś, nie, w jakimś takim kanciapie cieciurni, siedział i cieciował, nie, no wiecie, co to jest cieć, no taki strażnik, w sensie... Jakby to go nazwać, no. Nie kurwa dyżurny, tylko... No cieć, no Jezus Maria, jak to powiedzieć inaczej? Nie konserwator, tylko no taki kurwa siedzi i pilnuje, ma taką budkę, nie wiem, w budynku powiedzmy, ma budkę przy wejściu i tam siedzi i pilnuje, nie, taki pseudoochroniarz, nie, on w sumie chuja jest ochroniarzem, jest ciecień po prostu, no ale ten, no i to była wypowiedź jakiegoś ciecia sprzed tam, nie wiem, z lat chyba 70. czy 80. na temat jakiegoś, na temat właśnie... Nie wiem, ogólnie o życiu, ale coś tam było odnośnie właśnie mody, wiecie, odnoszenia długich włosów i coś tam właśnie o takim mówił, że ja takiego człowieka, chodziło właśnie ten, mówił o ten, nie? Że ktoś jak nosi długie włosy, że on takiego człowieka, ja takiego człowieka nienawidzę, to mi się nie podobuje, nie? I stąd było, to mi się nie podobuje i no i w ogóle nie tam beka była, nie? Bo ja długie włosy, a tamten, nie? Że chłopak z długimi włosami, nie, ja takiego człowieka nienawidzę. Ach, luls, jebane ciecie. Dobra, ile nam zostało do końca? Do końca 6 wyścigów. 5 wyścigów właściwie, bo ten muszę poprawić. Tu mamy kolejny Hot Pursuit, a tu mamy pojedynek i wyzwanie. Zróbmy sobie ten pojedynek, King of the Road. Zresztą to i tak będzie tylko... Aha, Veyron kontra to. Nie, Veyrona wolę. O, ten jest ciekawy kolor. Idziemy sobie Veyronem. Złoto 15 tysięcy. No i pada. I pada, będzie jebało śniegiem w górach. I 23 km prawie. A to ja jadę ten? Z góry zjeżdżam, czy... Nie wiem, w którym miejscu ja jestem w tym momencie. Mgła i w ogóle wszystko. Gdzie w górach jesteśmy już? Myślałem, że ja jedę od dołu do gór, a... A, fuck, mogłem tu skręcić.
ale może jedziemy w drugą stronę, co mi się wydawało na początku. No i spoiler się chowa przy 330. Zaczyna się chyba, w sensie. Fuck. Było blisko. Dzisiaj idealnie po jednym pasie jechałem, chociaż na koniec zmieniłem, ale idealnie podczas driftu jechałem tylko po jednym pasie. A, fuck! Uła! Nie wiem, jak mi się to udało, ale mi się udało. Chociaż straciłem połowę prędkości. Wytraciłem połowę prędkości, ale... ale wyszło spoko. Piękny ten Bayron jest. Zwłaszcza od tyłu fajnie wygląda. Nie będziesz mi tu! O nie! Jak ja tego nienawidzę. I zawsze umiem zatrzymać, dokładnie na wypadku umiem zatrzymać ten... umiem zatrzymać... no, pauzę włączyć. Jest jakiś obok tunelu przejazd, widzę, ale to nie będziemy tym jechać, bo po co? 15 km. Nie, to będziemy chyba podjeżdżać. Nie, będziemy podjeżdżać chyba, to mi się wydaje. Oh, shit! Nie, czuję, że mi tu klatkuje mi gra. Tracę klatki jak szalony. Takie prędkości masakrycznie duże. Z tego Pausztajna tam tego nie. Tak, podjeżdżamy pod górę. Wolałbym zjeżdżać, bo zjazd znam naprawdę perfekcyjnie. Bo przejechałem go wielokrotnie. Hehehe, pało. Też trochę tam się sam też wyrąbałem. Ale go walnąłem śmiesznie. Kto walnie w furgonkę? Ha, on walnął. Tępy chuj. Lords, naprawdę. Nie wiem, przecież jechał skrajnie lewo i nie jechał na furgonkę. Ale ja mu... tylko, że się ze mną przepychał, nie? Ja mu odpuściłem i może przez to wjechał w tą furgonkę. Istnieje taka możliwość. Można tak założyć. To znowu kolejny tekst, który żeśmy opracowali z Bartkiem, Steve Voltem, jak oglądaliśmy, Boże Święty, co to było? G.I. Joe, o, te filmy są dwa, nie? G.I. Joe, tam Czas Kobry i coś tam jeszcze. No nieważne, i oglądaliśmy strasznie dziwnie, bo Bartek ogólnie oglądał kiedyś tam jedynkę, ale i w ogóle nie pamiętał, zaczęliśmy oglądać dwójkę, po połowie dwójki stwierdziliśmy, że ani ja, znaczy ani on, ani tym bardziej ja nie rozumiemy, o co chodzi, bo on tam mi próbował coś tłumaczyć, ale ni chuj mu to nie szło, bo sam nie pamiętał połowy rzeczy i mówi, a może ten, może tamten, nie, ja kurwa nie wiem, nie? I w połowie filmu zdecydowaliśmy, że ni chuja rozumiemy z tego filmu, nie? Więc ściągliśmy na szybko pierwszą część i zaczęliśmy oglądać pierwszą część. Znaczy, przepraszam, kupiliśmy na szybko pierwszą część i zaczęliśmy ją oglądać. I obejrzeliśmy jej połowę i była nagle czwarta w nocy. My stwierdziliśmy, że idziemy spać, obudziliśmy się po kilku godzinach. Zjedliśmy na śniadanie chyba B-Powera, w sensie energetyka. Wypiliśmy tam coś jeszcze i chyba, nie wiem, coś takiego obiadowego zjedliśmy na śniadanie. Muszę go dogonić teraz, bo się robi naprawdę nieciekawie. 2,5 km do mety. I obudziliśmy się wtedy i skończyliśmy najpierw pierwszą część oglądać, a później dokończyliśmy drugą i takie, aha, to o to chodziło. Śmiesznie, w życiu tak nie oglądałem filmów, żeby tak po pół tego, później ten, przerwa długa i w ogóle. No ale jakoś ogarnęliśmy to w całość. No i tak samo ogarnąłem, pomimo swojej cudownej opowieści, ogarnąłem wyścig i wygrałem. Ho, 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 King of the World. I'm the King of the World. I'm the Iron Man. As he lost his mind. No nieważne.
Wygrane, wygrane, zajebiście. Drodzy, niestety powiem to, dotarłem do kolejnego sukinsyńskiego wyścigu. Nazywa się Blast from the Past i jest to wyzwanie z serii Hyper. Tyle szkoda, że dostałem samochód z serii chyba Super albo egzotyczny, bo jest to McLaren F1. Ten, którym się zajebiście męczyłem jakiś czas temu, żeby przejechać jedną próbę czasową. I tak samo jest tutaj to samo, ten sam samochód i znowu jakieś pojebane wyzwanie, którego nie można zrobić. Cześć, dobra, teraz zauważyłem, że właśnie każdy skrutas opatrzony jest... O, zajebiście, zderzenie, powtórz, kurwa! Każdy skrót opatrzony jest uprzednio przez twórców samochodem z ruchu ulicznego, tak żebym ja, kurwa, nie mógł wjechać w ten skrót. Także zajebiście, cieszę się niezmiernie. Plus mamy niewiele czasu, mamy 5 minut, 10 sekund na przejechanie 22,5 km. I później się za jakiś czas się spierdali z tą chujową muzyką. Za jakiś czas się pojawi policja. I naprawdę bruździ to strasznie. Masakrycznie to bruździ. I nie wiem w ogóle, jakim sposobem ja to zrobię. Znowu poświęcę kurwa pół życia na to, żeby przejechać ten wyścig. Ale przynajmniej chcę go raz przejechać w całości dla was. Jako film, ale już raz go jechałem i pod sam koniec po prostu policja mnie rozwaliła. Bo jest to wyzwanie, a nie mam żadnych wspomagaczy na zasadzie kolczatek, impulsu, turbo, nic nie mam. Popatrzcie, że po prostu nie mam nic, a policja się czai. I dzień dobry, Koenigsegg-Jägera. No, i muzyka zniknęła, i jesteśmy w dupie. Kiedy w grze znika muzyka, albo się pojawia muzyka, to wiedz, że coś się dzieje. Serio. W horrorze coś się zaczyna dziać w momencie, kiedy się pojawia muzyka. Zawsze. W jakichś strzelankach na przykład, albo właśnie w wyścigach samochodowych coś się zaczyna dziać, kiedy muzyka znika. Tutaj było akurat to do przewidzenia, tak? Zwłaszcza jak już jechałem raz ten wyścig. Muszę niestety go zdjąć. Bo tutaj... Caskanie się z nimi do samego końca mi naprawdę niewiele da. Oni też nie używają żadnych pułapek na mnie. Co też jest śmieszne, ale idziemy tędy, zaoszczędzimy trochę czasu, ale no jednakowoż jest to strasznie drażniące, że są, że chcą mnie zabić, bo jeszcze jakby mnie chcieli zatrzymać, to jeszcze bym był to w stanie zrozumieć, natomiast jak chcą mnie zabić, to jest już kuźwa przegięcie. W ogóle zapomniałem używać nitro i to też jest błąd. Znaczący błąd. Ale dobra, trudno. Póki co jest ok, ale tutaj za chwilę, o właśnie, tutaj za chwilę będzie kolejny radiowóz do mnie dołączy. Przy latarni morskiej stoi Bugatti Veyron. A ja cały czas powtarzam, to nie jest samochód z serii Hyper. On po prostu tam nie figuruje w piątej grupie. On jest w trzeciej albo czwartej grupie. Nie jestem pewien w której. Chyba w czwartej. Egzotyczny. A, fucking hell, jak to? Dobra, czas zacząć używać. Tylko, że jak ja używam nitro, to oni tak mnie doganiają, więc jest naprawdę bez sensu. Ale mówię, jest to... A, fuck! No i on ma kolczatki, tak, faktycznie. On zaczyna kolczatkować, zajebiście. No i zatrzymałem się. W ogóle też nie bardzo czaję, dlaczego ja się zatrzymałem, zamiast jechać, bo normalnie zazwyczaj w większości przypadków jest tak, że samochód jedzie po tego typu rzeczach, nie? Natomiast tutaj czasem się zdarza tak, że nie jedzie i nie bardzo rozumiem, od czego jest to zależne. Na pewno muszę jechać. I muszę go zdjąć, bo nie dojadę. Chociaż na razie się wykazuje swoim debilizmem. O tym właśnie mówię. Więc może dojadę. Zostało mi... niewiele. Niewiele czasu, niewiele kilometrów. Fuck.
4 km. Minuta 10. I pięknie wdrucyłem się w kogoś. Nie, ja tego nie zrobię na złoto. Już czuję, że tego nie zrobię na złoto. Ale co ja mogę w takim momencie poradzić? No nic właściwie. Trzeba się... To jest po prostu... jest tu kilka wyścigów, które trzeba się wyuczyć, kurwa mać. Trzeba się ich wyuczyć na pamięć. Chociaż ten jest przejebany, bo trwa ponad 5 minut. Takiej odległości sobie możesz, kurwa, rzucać w mamę. Swoją. No patrzcie, że zostało mi pół... Nie, 20 sekund i 1 km. Powinienem to móc przejechać, ale nie z tym, kurwa, kutasem. Dobrze. Szkoda, że go nie rozbiłem już z pół minuty temu. Naprawdę niewiele zostało. Dobra, uda się, uda się. Proszę, błagam. Tak! Niesamowite. O Boże, ja się nawkurzałem na to. Ja już nie musiałem dużo razy tego powtarzać. A ja się nawkurzałem. Raz właściwie tylko musiałem tak w całości powtórzyć. O, shit. Dobra, udało się. Zajebiście. Boże, aż zgłodniają od tego gadania. Dalej, bo coś czuję, że skończę dzisiaj tą grę. Znaczy, oczywiście, wy tam będziecie mieli z tego różne odcinki, ale nieważne. Calm before the storm. Riders on the storm. A, dystans zawodów 26,5 km, jednak piszę. Mamy jeden hot pursuit do przejechania. No i mamy wyścig, który musiał sam już zrobić, bo był. I highway battle. Ten wygląda bardziej zachęcająco. Ten po prawej. Ile tu jest? Na szybkości. Nie, to mnie interesuje. Pokaż mi ostatnią informację. Czemu nie poszukuję? 24 km, tak? Źle i tak niedobrze. Dobra, jedziemy to. Jedziemy ten w takim razie. A, i mogę... A jednak McLaren F1 jest wrzucony tutaj do serii Hiper. Niesamowite. Czekajcie, Veyron to. Ale coś oprócz... nie. W sensie w policyjnej serii jest inaczej. Jest CCX, jest Agera, jest coś, później jest Veyron i CCXR. Nie wiem, co tu jest to coś. Znaczy McLaren, ale jakiś inny. No nieważne. Oczywiście, że Veyrona weźmiemy. Możemy różne komplety kolorów. Możemy jechać. Jedziemy teraz tym. Italian Red. No tak, hot pursuit. Fajnie, same hot pursuit zostały. 5 kolczatek, 5 zagłuszaczy, 5 impulsów, 3 razy turbo. Dobrze, jedziemy. Go on. Pytanie, czy... Bo ja tu kółko muszę zrobić tak w ogóle, zauważyłem, ale... No właśnie, teraz jestem na takich terenach, takich. Natomiast... Wejdziemy tędy. Natomiast... co ja miałem powiedzieć? Że... A właśnie, że jest tam element autostradowy, a widzę, że ten element autostradowy jest na końcu, więc w sumie to dobrze. Zaczęliśmy w tych kanionach, nie kanionach. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tam może z dwa razy mi się uda nawet to poużyć. No właśnie, za niska prędkość tak naprawdę. Była i dlatego się wywaliłem w wewnętrzną krawędź. A, ale dlaczego ja? Tamten też się jebnął w niego i tylko ja zdechłem. Fajnie, i teraz wszyscy mi poszli w pizdu. Czwarty jest. Ale kutas. A pięknie mu zdjąłem ten zderzak tylny. Gdzie jest policja w ogóle? Jak jedziemy taki wyścig właściwie póki co. O, i jest i policja. Wykrakałem, co? Na stacji se, kurwa, tankują se. Bałsztajny jedny. O, i eliminacja, tak mi przykro. Zostawimy kogoś dla policjantów, żeby się nim bawili. O, i burza się zaczyna, no właśnie, o to chodziło.
podejrzewałem właśnie, że zjawi się burza. No, on pojechał jakimś chyba tunelem, jebany. Spierdzielaj. A, fucking hell. Myślałem, że się wsadzę w tamto, ale nie. Co tu się stało w ogóle? Tak jestem pierwszy i tak jestem pierwszy, ale jazda. A, ktoś oberwał. Ale to nie byłem ja. Dzień dobry. Jakim sposobem on miał połowę życia tylko? Tego nie czaję. Taki... coś stało. Taki wyraz twarzy miał ten koleś. A, fuck! Chyba se jaja z siebie robię. Co ja w ogóle zrobiłem? No i dobranoc. Ale chciałem ze skrótu skorzystać i taki chuj. Po prostu tego policjanta musiało tam zespawnować z innej odległości. Znaczy w ogóle go wziąć jakoś z końca i go zespawnowało z przodu. Głupota. Bo miał, w ogóle nie miał życia. I eliminacja! Ale to nie jest moja wina. Się podłożył. Znaczy oni go podłożyli mi. Kurde! Że go rozwalili już. No przecież kurwa jadę 5 na godzinę, no jak się zderzyłem. Jebane ciężkie cholery. Wszystko przez nich. Po prostu te samochody są strasznie ciężkie. No jestem trzeci, no. Pojedziemy w lewo. O właśnie. I tunel techniczny. O właśnie. ...200 km przejechane z samymi skrótami, no spoko. Trochę się najeździłem w tej grze, nie? O, fuck, dojebałem, bo tu nie chciałem tędy wyjeżdżać. Gdzie ta autostrada się szykuje? Miałem blokady, tak po prostu casuali sobie... A, szkoda, nic się nie złapało. Wypuściłem, bo kurde... A, jednak coś się złapało teraz. Tak ostrzegawczo lepiej wystawić sobie. Fuck. Dobra, tego zdejmiemy. Fuck! Wypuszczam tak casuali. I turbo. I zagłuszenie bym sobie włączył, jakbym mógł. O, właśnie. Nikt mi teraz nie podskoczy, bo mam śliczne oczy! Kurwa, mać, ażem wjebał. Muszę się jakoś przytulić do bandy, ale krytyczny poziom uszkodzeń, ale kutas. Nie wiem, który jestem. Turbo jest dostępny, tak? Jestem drugi. Widzę kolesia, który jest pierwszy. Pojedziemy trochę za nim. O, eliminacja! Przykro mi. Ale jadę na turbo. 1 km do mety. I turbo. Aaaa, fuck yeah! Zajebiście. Tego turbo używam, bo wiem, że muszę, żeby kamień milowy zrobić. Bo na tym mi zależało. Oczywiście tu już nie musiałem, ale fajnie tak skończyć na turbo wyścig. Mówiłem, ten element będzie... autostradowy, jak się zjawi, to będę używał tego turbo jak pojebany. I użyłem nawet 3 razy. Znowu cię bardziej nienawidzę. A, żeś jest fajny. Ścigany 16 poziom. A, super. No i zbliżamy się już do końca tej serii. Był to przedostatni odcinek z Need for Speed Hot Pursuit z 2010 roku.
No i cóż, zapraszam Was serdecznie na kolejny, 20. i ostatni odcinek, który tam kiedyś, jakoś kiedyś puszczę. Tak, pojedziemy sobie tam w nim ten mega 70-kilometrowy wyścig. Także będzie bomba i będzie pompa. I trzymajcie się, cześć.